witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się. Tajemnicą nie jest, że w Warszawie obecnie trwa potężny szachowy event o nazwie Superbet Rapid & Blitz Chess Poland 2023. Impreza w ramach Grand Chess Tour, moi drodzy. Turniej zrzesza praktycznie najlepszych, najsilniejszych zawodników na świecie. Nie brakuje takich sław, legend środowiska jak Magnus Carlsen, Jan Krzysztof Duda, Lewo Naronian i inni. Radosława Wojtaszka jako reprezentanta Polski również nie brakuje, a to właśnie jego partii dzisiaj się przyjrzymy. Kilka słów o evencie, moi drodzy. Początkowo jest to faza szachów szybkich, 10 największych kozaków, moi drodzy, właśnie bierze udział w tym turnieju. Jankowi nieźle idzie, trzeba powiedzieć, trzymamy kciuki. Tam, z tego co wiem, to punktacją, on dzieli pierwsze miejsce tak naprawdę, ono dzieli się chyba na trzech z dorobkiem 5 punktów po 3 rundach. Niemniej jednak, moi drodzy, my przyjrzymy się partii Radosława Wojtaszka, który w pierwszej rundzie skrzyżował przysłowiowe rękawice z Magnusem Carlsenem, mistrzem świata w szachach szybkich oraz błyskawicznych, ale już nie mistrzem świata w szachach klasycznych, co też jakby jest nowością w tym świecie. Być może część z Was już była na tym evencie, brała udział w tych pobocznych eventach, w tych takich atrakcjach typu symultana i tak dalej. Być może wybieracie się, dopiero dajcie znać koniecznie. A my przechodzimy do partii, moi drodzy, szachy szybkie, 25 plus 10 tempo. Radosław Wojtaszek, wyśmienity polski zawodnik, arcymistrz, jeden z topowych zawodników w kraju, ale i czołówka światowa, można powiedzieć, może nie taka jakaś stricte, taka ścisła, ale jednak. Jego rywalem jest Magnus Carlsen, Carlsberg, moi drodzy. Po drugiej stronie D4, strony Radosława Wojtaszka, mamy B5. W szachach szybkich można pokombinować bardziej takie nieregularne otwarcia, powrzucać jakieś mniej popularne otwarcie, moi drodzy, znaczy tak, otwarcie o nazwie Obrona Polska, to taki ukłon ze strony Carlsena, jestem w wawie, no to zagram otwarcie polskie. Goniec B7 z tempem tu można brać, to jest wymiana często skrzydłowego piona za centralnego, niemniej jednak w to nie idzie Wojtaszek, gra po prostu goniec D3 solidnie, skoczek F6 z podwójnym atakiem tutaj, skoczek D2, moi drodzy, bronimy, skoczek C3 nie za bardzo wchodzi w grę, bo B4, kopnięcie obrońcy i C5, C3. No dwijec zaczynają czarne powolutku. Nastąpiło CD. Mamy centrum klasyczne ze strony, moi drodzy, białych. Co jest, kurde, balans z tymi strzałami? Wygląda to sympatycznie. Mamy E6, uwolnienie potencjału czarno bolowego gońca, skoczek z G na F3, bo się nudzi, więc proszę bardzo, do gry. Skoczek C6, obie strony logicznie rozwijają, moi drodzy, figury. No i to nie jest tak, że biały jest tutaj dużo lepszy. No ma to centrum, tak? Ma to centrum i co za tym idzie, troszeczkę przestrzeni więcej. Niemniej jednak to jest na razie jedyny atut w tej pozycji. Wieża 1, no i jakieś tempo ewentualnie. Gońce 7, no i w tym momencie oddanie pionka ciekawe. Po D5, moi drodzy, ED i G5. Oddajemy piona za przestrzeń, otwierając też gońca. Łapiemy przestrzeń, tempo na dobrym skoczku. Skoczek musi odejść na jakąś mniej wygodną placówkę. Skoczek H5, skoczek B3. No, powolutku gońce zaczynają się pięknie rozgrywać, a to wszystko za cenę piona. No i w kontekście tego takiego nieregularnego wyboru debiutowego mistrza świata. Kurde, balans. No, co robić, moi drodzy? Można było zroszować tak naprawdę w tym momencie. Tylko że po roszadzie prawdopodobnie jakiś goniec G4 może być wredny. Zobaczcie, no ten skoczek nie za bardzo ma gdzie odejść. Okazuje się, że tak, to pole skryte i tutaj jest byle jak, więc G6 poszło, żeby tego skoczka przez G7 może finalnie na F5 rzucić. Takie fianchetto skoczka, to jest ciekawostka. Ale goniec H6 mówi, nie ma roszady. Nie będziesz roszował w Polsce? Norwedzy nie roszują. No dobrze, wieża G8 już nie ma roszady, więc goniec zrobił robotę przeciw działając roszadzie, wrócił grzecznie. Skoczek idzie przez G7. Chce odejść. Znaczy chce odejść, chce wrócić jeszcze. My tu jeszcze wrócimy z Olem, tak jak było to właśnie w psach. W klasyku, znacie te klasyki. Skoczek, moi drodzy, C5 z tempem. Hetman C7 broni. Wieża C1 już na jednej linii z wrogim hetmanem. No, pozycja białych jest bardzo przyjemna. Skoczek jest poprawiony, co prawda, więc konsolidują się tutaj czarne, ale nie mają roszady i mają też dziury po czarnych polach. Chociaż czarnopolak jeszcze w odwodzie jest. Co tutaj grać? No nie wiem, może hetmanem podejść do gry. Połączyć wieżę. Ewentualnie można, moi drodzy, sieknąć na B7, to zresztą miało miejsce w partii. I goniec F1, proste szaszki, chcemy wygrać piona. Okej. I teraz jak bronić piona? Nie jest łatwo, okazuje się. Goniec B4 z tempem na wieżę robi miejsce dla skoczka. A ten Carlsen to jest cudak. Wieża E2 odchodzi spod bicia, nie chcemy straty jakości. Skoczek E7. Pozycja czarnych jest skrępowana, powiedzmy sobie jasno. Pion wbity niczym gwóźdź w dechę, brak roszady. No skoczki w takiej pozycji nigdy nie będą. Nie będę superior. No oczywiście ten skok może chce przez F5 wyjść, ale to spokojnie. Wieża, moi drodzy, Z na C. Mamy kontrolę nad linią. Mamy parę gońców.
Za chwileczkę gdzieś jeszcze włączymy do gry Hetmana. Wygląda to naprawdę zacnie. Skoczek F5, no trzeba się tutaj rozgrywać. Goniec G5, nie chce się wymieniać w tej wersji językowej. No bo to nie dość, że zniszczyłoby strukturę, no to jeszcze ten goniec po czarnych polach jest bardzo, bardzo fajny. Goniec C7, no Carlsen chce zneutralizować tego potwora. Po czarnych polach są mega słabości, więc mówi wymień się. Ale Radosław mówi, okej, ale na moich warunkach. Bang, bang i to jeszcze będzie bardziej nieprzyjemny, trochę ten pion wyjdzie na F6. Aha, ograniczający króla. Skoczek, moi drodzy, z F na G7 poszedł w partii. No i hetman D3. Hetman D3, bardzo dobry ruch. Może nawet stroimy się po linii C. Ciekawostki. Nastąpiły strzały, skoczek znowu, moi drodzy, musi odejść. Skoczek przez H5, tym bardziej, tym samym, tym razem idzie. Być może z któryś ze skoczków chce się znaleźć, moi drodzy, na F4, żeby poatakować troszeczkę hetmana. No, ciężko tutaj doradzić coś czarnym, bo są skrępowane, mają piona więcej, fakt faktem. Atakują kolejnego zresztą. No ale pozycja jest trudna ze względu na to, że ta wieża nie wchodzi do gry, czyli tak jakby bez tej wieży gra totalnie Carlsen, no i też właśnie pozycja króla jest, jeżeli uda się tutaj na przykład po linii E coś podjablić, ponaciskać może, to kurczę, może być nieprzyjemnie. No tego życzymy oczywiście, żeby było nieprzyjemnie czarnym. Hetman C3, potężny ruch. No bezpośrednio, moi drodzy, jeszcze ofiary hetmana, jak widzicie, nie ma, bo jest zasłona skoczkiem, ale to może być rozważane. No i tym samym nie ma jak walczyć w ogóle o linię C. Czarny jest w pupie, póki co. Wieża D8 poszło. No i tutaj najlepszy jest hetman E5, już wspomagający wjazdy na siódemkę później. A tu A3, żeby nie dopuścić do B4. Chodzi o to, że hetman musi bronić F6, żeby nie było ciągnięcia tego hetmana w jakiś tam sposób. To hetman B8 nie ma dobrych ruchów dla czarnych. Chociaż silnie pokazuje, że jest tam tylko plus pół, nie? G3, bardzo ważny ruch, żeby ograniczyć skoczki. Żaden ze skoczków nie mógł przyjść na F4 i te figury stoją po prostu źle. To wszystko stoi tragicznie. No zobaczcie, wszystko jest mega pasywne, mniej przestrzeni, mniej aktywnych figur i jest po prostu brak aktywności. Więc Carlsen mówi, kurczę, no co mam grać? No hetman D6 może sobie liczył, żeby tego hetmana nam poprawić. Może nawet chodzi w jedno i w drugo i mówić, no zrób mi coś. No mógłby zrobić. No przecież wieżą D1 mógłby atakować pionka, może wieżą tak i tak. No można by było tu elastycznie. Tutaj biały ma masę dróg do grania na wygraną, a czarny no nie ma. Carlsen gra G5. No wiadomo, chce gdzieś tutaj. Później tego pionka chce dopchać do G4, pogonić skoczka. No szuka tej aktywności, ale potężne wieża 1. Potężne wieża 1, moi drodzy, następuje. Związanie skoczka. Źle to stoi po prostu. G4, czy odejść skoczkiem? Skoczek przez T4 idzie, dociska tu i. Wieża G5? Tak, jeszcze no, robimy z tej wieży pożytek. Ona nie grała, więc już gra. Już debiut skiepszczony. Jeżeli tak trzeba grać dziwnie, no to debiut skiepszczony. Chociaż nie z takich opałów wychodził Carlsberg. Goniec D3. Proszę bardzo. Figura wchodzi do gry znowu. Atakuje, łapie bardzo ważne pole F5. To jest bardzo, bardzo ważny punkt strategiczny. Wieża E5 mówi, wymień się, ja tu bronię hetmanem. No i dobra, wymienił się, bęc. Hetman lubił? Nie wymienił się. Głupotę opowiadam. Wieża E2 można by było, ale to nie było, tak nie było w partii. W partii był skoczek F5. Mówi, chcesz to w tej wersji językowej się wymienimy. Skoczek F5, on chciał tu być, on ma kilka ciekawych pól na oku. Tu wymiany nastąpiły, hetman odbija i skoczy wybiły F6. I tak naprawdę Carlsen w tej wersji językowej, na co pozwolił Wojtaszek, Carlsen jest dwa piony do przodu. No, wymienił wieżę, która nie grała. Skoczki się rozegrały, bo są w centrum, jakby nie było. Być może za chwileczkę hetman gdzieś do gry wejdzie i będzie w porządku. Będzie i nie będzie. Hetman B4 chodzi o słabości, moi drodzy. Pozycja króla jest compromised, jest niezroszowany i są słabości. Jakiś skoczek G... 7 może grozić po wieża E1. Przepraszam, wieża E2. Właśnie o to tutaj się rozchodzi. Pozycja króla jest po prostu zła. D6, żeby przesłonić. Przesłonić diagonale. Hetman C3. No to tędy próbujemy skoczka. Cały czas ruch stępem. Cały czas musi się czarny tłumaczyć ze swojej pozycji. Skoczek w tym momencie, moi drodzy, D7. Ale Carlsen zimną krwią się broni. Szacha na H8 się nie boi, bo ma zasłonę i tak zresztą poszło w partii. Skoczek z D idzie na F8, ale ta pozycja jest, tak jak mówiłem, cały czas bardzo, bardzo nieprzyjemna. Hetman F6. Potężny ruch na mata, moi drodzy, na E7 polujemy. Jak się bronić? Tym ruchem jest skoczek, moi drodzy, G6 oczywiście. Nie ma jak tego skoczka wyprosić. No i to jest finalny błąd w partii.
bo idzie wieża E2. Chodzi o to, żeby pole G7 było dostępne, a skoczek tego pola broni. Teraz skoczek jest przypięty do króla, więc G7 skoczkiem wchodzi. Jeszcze hetman C7 poszedł w partię, ale skoczek G7 i Carlsen mówi, dobra, that's enough, mam dosyć. W Polsce dostałem łomot od Wojtaszka, jeszcze w otwarciu w obronie polskiej. Dziękuję. Carlsen to widzi średnio, powiem wam szczerze. Nieco lepiej idzie tutaj, moi drodzy. No wszystkim właściwie. No Carlsen tam jakieś tam remisy zaliczył, jakąś porażkę na dzień dobry. Może jeszcze wstanie z kolan, 3 rundy za nami. Dzisiaj czwarta, z tego co wiem. Czwarta, piąta, szósta chyba. No tak to wygląda. Pokażę na koniec, moi drodzy, może pokażę te tabele. Dlaczego poddał Carlsen? Ktoś powie, no trzeba królem odejść, jest szach. No. Po króle F8, moi drodzy, wchodzą maty po biciach. Wchodzi strzał, nie można bić. Maty wchodzą, po prostu dana jest jakość i to tyle. Nie? No, król G8 to hetman G7, checkmate. Jak pójdzie tutaj, to weźmiemy tutaj. Prawdopodobnie król D7. Wieżą przyjdziemy na C, no i zaraz zamatujemy po prostu króla przeciwnika. Więc trzeba tym królem, moi drodzy, się byłoby udać, bo tak nie było, bo to już jest koniec. Król D7, wybicie na F7, król C8 i po prostu wzięta jest figura. Z figurą, moi drodzy, do przodu w tej kiepskiej pozycji. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Jeszcze tutaj mamy skoczka na E8. Mamy wieżę z tempem. Nie no, masakra. Może nawet ja bym wygrał tę partię ze Carlsbergiem. Nie wiadomo. No dobra, dziękuję za uwagę. Zaraz pokażę wam tabelkę. A więc tak wygląda, moi drodzy, tabela, jeśli chodzi o klasyfikację turnieju Rapid Blitz. Akurat to jest faza szachów szybkich. Z dorobkiem 5 punktów, moi drodzy, Wesley Sullivan Aronin i Jan Krzysztof Duda, więc no mega, można powiedzieć, że dzierżą pierwsze miejsce jakby wspólnie. Maksim Wasiler Graf, Radosław Wojtaszek, no i mamy raporta Magnusa dopiero tutaj, zobaczcie, niż Giri, Kiri, Szewczenko i bez dorobku punktowego Bogdan Daniel Dec, ale może jeszcze się odegra, więc jest 10 kotów szachowych, moi drodzy, wygląda to ciekawie. No dobra, trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i słyszymy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam cieplutko.